Najlepsze standardy ery swingu oraz wiele aranżacji współczesnych hitów wybrzmiało wczoraj podczas koncertu Klucz Polskiego Big Roll Bandu. Koncert połączony z akcją zbiórki pieniędzy na działalność hospicjum Świętego Ojca Pio zorganizowany został z okazji 15-lecia funkcjonowania grupy. Można powiedzieć urodzinowy z okazji 15-lecia istnienia Big Roll Bandu, zespołu estradowego związanego z Centrum Kultury w Kluczborku, no, który jest pewnego rodzaju wizytówką naszego miasta, wizytówką artystyczną, muzyczną, rozpoznawalną już nie tylko na Opolszczyźnie, ale i w całej Polsce. Pojawiają się też koncerty za granicą, bo zespół już koncertował w Czechach, na Ukrainie, w Niemczech. Dlatego dzisiaj chcemy uczcić 15-lecie istnienia, takie można powiedzieć urodziny tego zespołu, połączone z takim działaniem charytatywnym na hospicjum ziemi kluczborskiej Świętego Ojca Pio. Ci ludzie, którzy inwestują swój czas, swoją wiedzę, powoduje to, że ci ludzie są wokół muzyki i brzmią coraz lepiej i stają się wizytówką miasta. Wierzę, że tak też jest w Kluczborku, że wszyscy są dumni, że ta orkiestra działa.